Po raz pierwszy zagrali dzisiaj przeciwko czarno-biało-czerwonym barwom. Jakie uczucie? Znaczy powiem tak szczerze, że nigdy nie grałem przeciwko swojej byłej drużynie. No i uczucie na pewno zwiększony poziom adrenaliny. I była duża presja, powiem tak, że z mojej strony, że była duża presja, ale czekałem na to spotkanie, czekałem i się przygotowałem do tego spotkania w tygodniu bardzo solidnie, bo no, od 5 tygodni praktycznie nie grałem z powodu kontuzji, tam zagrałem w Kliczborku 45 minut, ale nie wyszło to 45 minut i przygotowałem się pod ten mecz. Sam powrót do Bytowa chyba bardzo, bardzo udany, bo wygrywasz. No tak, dokładnie jak mówisz, bardzo udany, wygrywamy, odskakujemy Bytowi na 7 punktów, jesteśmy cały czas w czołówce i liczymy się w walce o awans, ale tak samo Bytowia się liczy w walce o awans. Znaczy polegała dzisiejsza siła Chojniczanka, bo Bytowia chyba nie miała na was zbytnio pomysłu. Ja powiem tak, że my stworzymy bardzo fajną bandę i naprawdę siła to jest przede wszystkim zespół, nie? I myślę, że w tym tutaj pokazaliśmy charakter i co, no nie baliśmy się Bytowi i co, wygraliśmy.